Marszem Światła mieszkańcy Zambrowa upamiętnili 11. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Uczestnicy marszu z zapalonymi zniczami przemaszerowali główną ulicą miasta do pomnika świętego Jana Pawła II przy kościele Trójcy Przenajświętszej. Po marszu mieszkańcy miasta, przedstawiciele samorządu, szkół ustawili płonące znicze przed pomnikiem Jana Pawła II. Stało się już tradycją, że w czasie uroczystości rocznicowych hymn watykański wykonuje Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Wspomnienie odejścia Jana Pawła II do domu ojca zawsze jest okazją do skupienia i refleksji. Jak przypominam sobie 2005 rok 2 kwietnia, też tak jak dziś wypada, Wigilię Bożego Miłosierdzia. Pogoda prawie taka jak i dziś była. No i gdy doszła ta wiadomość o 9:37, to rzeczywiście w pewnym momencie tak wszyscy żeśmy się zmienili, nawet tu w Zambrowie. Wyszedłem włączyć dzwony, patrzę tutaj wkoło kościoła, ludzi, młodzież, co się stało. Ano, dyskoteka zamknięta, przyszliśmy do kościoła, no i tutaj tak się rozpoczęło właśnie od tej 10:00 taki przepływ różnych ludzi w zadumie, modlitwie nawet i płakali, tak trwali do gdzieś po północy już się uludniło. No i to widać to było w całej Polsce, tak ludzie się zatrzymali, taka zaduma. No i chciałoby się, żeby ten rok, taki szczególny rok dwóch jubileuszy, rok miłosierdzia, rok 1050-lecia Chrztu Polski, żeby też ten duch świętego Jana Pawła II na nowo powiał nad naszą ojczyzną, abyśmy się tak duchowo zmobilizowali, odrodzili, bo kiedy przybywał Jan Paweł II do naszego kraju, to on, można tak wyrazić się, nas chrzcił Duchem Świętym i w tą rocznicę Chrztu Polski warto by było powrócić do tych słów Jana Pawła II i zmobilizować się, abyśmy poczuli się wolni i odpowiedzialni za siebie samych, odpowiedzialni za naszą kochaną ojczyznę, odpowiedzialni za Kościół, za ludzi młodych, abyśmy poprzez swoje codzienne życie mogli ukazywać dzisiejszemu takiemu zbuntowanemu światu, zagrożonemu poprzez różne, a szczególnie teraz takie aktualne siły terrorystyczne, które nas dzięki Bogu omijają naszą ojczyznę, ale to wszystko tak wisi nad człowiekiem, te różne kataklizmy. I musimy zwrócić się do nauczania Jana Pawła II, powrócić do źródeł, a tego nam zmobilizuje, do źródeł, do korzeni naszej wiary. To przecież właśnie dziś, Wigilia Miłosierdzia Bożego, ustanowiona przez świętego Jana Pawła II. Jutro niedziela miłosierdzia, przeżywany rok miłosierdzia. Możemy korzystać z tych darów łaski od Jezusa Miłosiernego, tylko no, musimy zechcieć, zbliżyć się do tego źródła łaski, zbliżyć się do tej wody chrzcielnej, którą
przed 1050 laty został ochrzczony nasz król Mieszko I i wprowadził naszą ojczyznę do grona narodów chrześcijańskich, do grona Europy. Polska od tego momentu zaczęła się liczyć na arenie międzynarodowej. Tak i też chciałoby się powiedzieć, abyśmy i my, nie tylko z racji w dniu śmierci Jana Pawła II, przecież i kluby deklarowały pokój, zgodę i politycy deklarowali też takie pojednanie. Właśnie jest ta okazja w to 11 rocznicę przeżywania na nowo tych wspaniałych wydarzeń i całego bogatego pontyfikatu, abyśmy na nowo mogli odrodzić się, zjednoczyć i pracować dla dobra Kościoła, dla dobra ojczyzny. Zambrów po raz kolejny, po raz 11 nie zapomina o Tobie, świętym Janie Pawle II. Będziemy szli z tym światłem, nie przygnębieni, nie zmarnowani, ale z radością, że Ty wstawiasz się za nami, za naszymi rodzinami. Zostawimy to światło nie po to, żeby śpiewać Tobie pieśni pogrzebowe, ale to światło, aby ono wznosiło się jako modlitwa, abyś Ty wstawiał się za każdym naszym życiem, bo również w tym marszu dołączają obrońcy życia od poczęcia poprzez naturalną śmierć. Aby to światło wznosiło się i wypraszało Janie Pawle II opiekę nad nami, nad naszą ojczyzną i nad naszym Kościołem. Zapraszam do marszu Zambrowskiego w 11 rocznicę śmierci Jana Pawła II. Przed pomnikiem Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta wykonała także Barkę, ulubioną pieśń Jana Pawła II. Po uroczystości przed pomnikiem uczestnicy zgromadzili się w świątyni. O 21:37 w godzinie odejścia Jana Pawła do domu Ojca wszystkich połączyła modlitwa i skupienie. Na zakończenie w kościele Trójcy Przenajświętszej w koncercie pieśni wielkanocnych wystąpił chór z parafii Świętej Rodziny w Wyszkowie. Yeah.